to na ochotnika. Chcę przyjść do tablicy, ale ja was zaskoczę teraz, zamiast Majewskiej. Kto chce przyjść do tablicy zamiast Majewskiej? Majewska, nie masz kolegów. Jak to? Majewska, zły człowieku, metry wychodzą. Jesteśmy pracownikami oświaty. A że podobno żadna praca nie hańbi, to dzisiaj zajmiemy się pracą mechaniczną. Pokażemy wam, że praca, jaką należy wykonać, aby przenieść ciało z jednej wysokości na drugą wysokość, zależy od różnicy pomiędzy tymi wysokościami, a nie od toru ruchu, jakim się będzie poruszało to ciało. Tym ciałem jest samochodzik wyposażony w czujnik siły i czujnik położenia, dzięki czemu będziemy mogli szczytywać te objęte wartości. Dodatkowo mamy równie pochyłą, którą wykorzystamy w dalszej części doświadczenia, dwa profesjonalne sznurki, które wyznaczają nam wysokość początkową i wysokość końcową. Dodam, że tutaj jest 40 cm. No oraz komputer z interfejsem, który pozwoli nam sczytywać parametry z naszego doświadczenia oraz coś tam wyliczymy. No interfejsu nie ma, dlatego że samochodzik przez Bluetooth łączy się z komputerem. XXI wiek. Spróbujemy zbadać, jaką pracę należy wykonać, aby samochodzik po najkrótszej drodze przenieść z tego położenia do tego położenia. W tym celu będę podnosił ten samochodzik, trzymając go za siłomierz, czy czujnik siły. Czujnik siły. Czujnik siły. I podniosę ten samochodzik dokładnie o różnicę tych dwóch wysokości. Natomiast my w tym czasie odczytamy, z jaką siłą ja działam na samochód. Możemy? Możemy. A poczekaj, spróbuję tego nie upuścić. To nie są łatwe rzeczy. Staram się podnosić to ruchem jednostajnym. Staram się. Stop. Średnia siła, z jaką działałeś, to 2,5 N. Czyli żeby podnosić ten samochodzik, musiałem działać siłą 2,5 N. To był ruch jednostajny. To oznacza, że ciężar tego samochodzika to jest też 2,5 N. Skoro siła, z jaką ja działałem, to było 2,5 N, a odległość między tymi sznurkami to 0,4 m, to praca, jaką należało wykonać, aby podnieść ten samochodzik, to 1 N·m. Czyli 1 J. Zgadza się? Zgadza się. 2,5 N razy 0,4 m. 1 J. Pytanie. Jak zmieni się wartość tej pracy, jeżeli teraz spróbujemy przesunąć ten samochodzik od tej wysokości do tej wysokości, ale po naszej równi? Będę działał siłą od spodu na ten samochód równolegle do toru ruchu. Dobrze, sprawdź. Dobrze, tylko najpierw wyzerujmy siłomierz. W tej pozycji. Mamy zero. Dobrze. I również będę się starał to zrobić ruchem jednostajnym. Ja jestem gotów. Start. Staram się. Próbuję. No, wykres ładny. Próbuję. I uwaga. Stop. Średnia siła, z jaką musiałeś działać, to 1,25 N. 1,25 N. Na drodze 80 cm. A 1,25 N razy 0,8 m to dokładnie 1 J. Dokładnie. Czyli wyszło nam drugi raz dokładnie to samo. Przypominam, początkowo podnosiliśmy ten samochodzik pionowo do góry. Teraz przesuwaliśmy ten samochodzik po równi pod kątem równo
30 stopni. Zmienimy kąt, pod jakim znajduje się nasza równia. Było 30 stopni, teraz ustawimy około 40. Staram się jak mogę działać cały czas tą samą siłą. Ruchem jednostajnym. Bardzo dobrze mi wychodzi. Nie stresuj mnie. Uwaga. Stop. Średnia siła to 1,67 N, a droga to 62 cm. 1,02? No, czyli prawie 1, tak? Czyli prawie 1. 1,02 Joule. Praca wyszła praktycznie taka sama. Różnica jest na drugim miejscu po przecinku. W porównaniu z dwoma poprzednimi pomiarami. No to jeszcze trochę większy kąt? Sprawdźmy dla jeszcze większego kąta. Było 30-40 stopni, teraz ustawimy 50 stopni. Staram się to robić ruchem jednostajnym. Widzę, że się starasz. Ale... I... Stop. Średnia siła to 2,01 N na drodze 52 cm. Czyli teraz musimy wymnożyć 2,01 N przez 0,52 m i to daje nam 1,04 Joule. Czyli wynik bardzo, bardzo zbliżony do poprzednich. Właściwie możemy śmiało powiedzieć, że udowodniliśmy, że praca, jaką należy wykonać, aby przemieścić wózek z jednego położenia do drugiego, nie jest zależna od tego, pod jakim kątem jest ustawiona nasza równia. Ale... Tutaj ten tor był linią prostą. No jak sama nazwa wskazuje, równia. A jakbyśmy go trochę pofałdowali? Nie stać nas na pogięcie tej równi. No to jest aluminium, to może nie. Ale? Ale mam inny tor. Spróbujemy zrobić to samo dla toru, który nie jest linią prostą. Wygięliśmy nasz tor. Wygląda fajnie. I spróbujemy zrobić to samo. Dokładnie to samo. Czyli przesuniemy nasz wózek z położenia początkowego na tej wysokości do położenia do położenia końcowego na tej wysokości. To, czego się spodziewamy, to to, że praca, mamy nadzieję, wyjdzie taka sama, czyli w okolicach 1 Joule. Natomiast spodziewamy się również, że w różnych momentach ruchu będziemy działać różną siłą na ten wózek. Więc tutaj nie będziemy mogli mówić o średniej wartości siły w czasie ruchu. Zgadza się? Tak, jeszcze dodam do tego, że ten tor cały czas jest zakrzywiony, ale wznosi się do góry. Ja jestem gotów. No to start. Siła rośnie. Dziękuję, na siłownię chodzę. Uwaga. Stop. Dobra, mamy. Okej, okay, widzimy, że ta siła mocno się zmieniała w czasie ruchu. Ona się zmieniała, tutaj była większa. Tam i największa rzeczywiście jest gdzieś na środku tego toru. Mniejsza jest na początku i na końcu, bo kąty są mniejsze. Nie uśredniamy tych wartości, natomiast... Możemy coś wyczytać z wykresu. Możemy wyczytać z wykresu pole pod wykresem. A w tym przypadku, jeżeli mamy wykres siły i przesunięcia, to pole pod wykresem jest naszą pracą, którą wykonywałeś. Tak jest, no właśnie. No. I ta praca wyszła bardzo zbliżona do tych pozostałych. Czyli w naszym przypadku 1,05 Joule.
był dowód, że my w szkole również potrafimy wykonywać jakąś pracę. Teraz w tle muzyka z sąsiadów powinna lecieć. Ja ci wyciszę telefon, bo moja maszyna zaszalała z zakupami. Ja widzę, że masz dużo pieniędzy. Już nie.